Siema, jestem Erwin, to jest kolejna gra z serii gierki z Game Jolta, może tak to nazwę. Trochę czasu nie było czegoś tego pokroju, ostatnim razem nagrałem Close Your Eyes i też nagrałem z kamerką. Też kawałek czasu już nie nagrałem z kamerką, w ogóle ostatnio pojawiały się głównie Minecraft, Raft, Fortnite. Siema, to ja jestem już po obróbce filmu, prawie zmontowany. Wyszło kilka małych błędów, o których chcę was teraz ostrzec. Raz, tak jak tam wspomniałem o kamerce, kamerka akurat wyszła dobrze, kamerkę udało mi się wkleić, więc jest fajnie, jest nowsza, lepsza kamerka. Dobra, dwa. Ta gra, nie wiem, same błędy tworzyła, więc właśnie tak jak wspominałem, kamerki nie chciało mi nagrywać, bo strasznie coś nie wychodziło. I wyszło to samo z dźwiękiem. Dźwięk totalnie rozjechał się ze ścieżką audio. Dźwięk względem wideo może się różnić. W sensie czasowo. Starałem się to wyrównać jak najbardziej, jak mogłem. Mam nadzieję, że wyszło i to w sumie tyle. Aha, i oczywiście, jako że jestem profesjonalny, to źle ustawiłem mikrofon i będzie delikatnie szumić. Może nie będzie tego aż tak słychać, bo postarałem się też to naprawić przez to, że ostatnio streamowałem, zapomniałem to zmienić. Okej, to tyle. Zapraszam do oglądania. Fortnite nawet. Mój kanał zdobył te 100 subskrypcji. Aktualnie jest chyba 124. Jestem z tego bardzo zadowolony. W każdym razie... właśnie, tak jak mówię. Dodałem kamerkę. Widzicie mnie trochę z góry, bo jeszcze bawię się... Powiedzmy, statyw sobie załatwiłem. Nie jest on jeszcze... tak dobrze ustawiony, jak bym chciał. Jeszcze będę się bawił, więc będziecie na razie mnie widzieli z góry. I też ogarnę sobie lepszą kamerkę. Powiedzmy kamerkę. Ale nie wiem dlaczego podczas nagrywania tej konkretnej gry musiała lagować. Nie wiem czemu. Więc używam starej i będziecie... Jeżeli tamtą nagrywam osobno. Jeżeli będzie działać, to dokleję mój obraz z tej lepszej kamerki tutaj do filmu. Tak? Tak. A jeżeli nie, no to niestety będę musiał cały odcinek lecieć na tej. Gra to jest Start Survey. Start Survey, nie wiem czy tak się to czyta, sorry jak coś. W każdym razie zwyczajem ją gdzieś na necie. I to w sumie chyba tyle. Gra wygląda na horrorową, dlatego też dodałem kamerkę. Szczerze, kawałek czasu już nie grałem żadne horrory, więc trochę się boję. Dobra, zobaczymy. Mamy 6.57 i to jest właściwie godzina z teraz, jest 18.57. Zobaczmy, mogę tutaj zoomować. Toggle? Are you having a nice day? Szczerze? Powiedzmy. Nie wiem, czy coś mi tu wyskoczy, czy nie. Gra była strasznie głośno, gdy ją włączyłem, więc to też by mogło wskazywać na to, że to jest horror. Do you have many responsibilities? Ostatnio... kinda, trochę. Może powinienem tłumaczyć. Pierwsze to było, że czy masz dobry dzień? No to tam odpowiedziałem, że tak. Surroundings? Surroundings to otoczenie, prawda? Toggle? Co? Schowaj to. Okej. Okay. Zaczynam się bać. Hey, yes? Czy coś mi tu może wyskoczyć? Do you know where you are? No. Oh, Jesus. Have you ever had a panic attack? Tak! Teraz! Do you find yourself questioning your... Jezu, to burza! Do you find yourself questioning your... Nie wiem, czy dobrze rozumiem, czy... Czy uważam się za osobę, nie wiem, która pyta o rzeczywistość? Takie ma pytania do rzeczywistości. Przestań! O! O! Powiedzmy. Czy wierzysz, że tu jest Bóg? Znaczy, czy ogólnie, że jest Bóg? Moje zdanie? Nie pytajcie. Are you answering this? Out of free will. Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Out of free will? Czy odpowiadasz na te pytania z własnej woli? Tak. Are you certain? Czy jesteś pewien? Tak? Y
Szczerze nie. Czy dobrze się czuję? Czy czuję się komfortowo w moim pokoju? Nie. Znaczy w moim, tutaj, tak, ale... Jeżeli światło by zgasło, czy byłbyś przestraszony? Tak. Nie. O-o. Słyszałem drzwi. Have you ever wondered when you will die? Tak. O! Zamknij te drzwi. O Jezu. O Jezu. Have you cleaned off your desk lately? Yes. Otworzyły się drzwi. Open the folder on your desk. Co to jest? Do you recognize the contents of the folder? Nie widzę, co jest na tym. No. Throw away the contents. Throw away? Jak ja mam to throw away? Do you have internet access? Yes. Czy mam dostęp do internetu? Do you have any enemies? Tak, czy mam jakichś wrogów? Oczywiście, że tak. To chyba nie, to jest chyba nieuniknione. If you suddenly went missing, would anybody come looking for you? Właśnie w moim pokoju, w moim prawdziwym pokoju, przygasła lampa. Okej. Okay. Wydaje mi się, że jakbym zaginął, to ktoś by mnie szukał. Are you alone? Tak. Znaczy, nie wiem. If you screamed, would anybody hear? Yes. Do you know the person? Kto za mną stoi? Czy znasz osobę stojącą za tobą? Mogę dołem? O, nie ma. Co to było? Come on! No! Relax, take some time to relax. Kto tu był? O, Jesus! Ja dawno nie grałem w horrory. Are you relaxed? No. Are you... Czy twoje... feelings... Teraz się zdenerwowałem, nawet nie pamiętam słów. Feelings... uczucia. Czy twoje uczucia są prawdziwe, czy po prostu zaprogramowane jak maszyny? Są prawdziwe. Is there a meaning to life? No właśnie... Czy jest? Chyba nie. Do you know who you are yet? No! Czemu te drzwi są otwarte? Do you know what is happening? No. If you were told the truth about your existence, would you? Czy jeżeli miałbyś okazję poznać prawdę o twojej egzystencji, czy byś ją odrzucił dla lepszej odpowiedzi? Nie. Chyba. Victor? Victor? Literki zabrakło, jeżeli to miało być... Jest? No, powiedzmy. When I ask you questions, is it really you answering? O Jezu, boję się za siebie patrzeć. When I ask you questions, is it really you answering? Czekajcie, bo teraz się skupić nie mogę. Kiedy cię pytam, czy to ty naprawdę odpowiadasz? Tak, ja. If I could prove to you that you're not sentient. Czy jeżeli bym ci udowodnił, że nie czujesz, nie masz uczuć, coś takiego? Czy byłbyś szokowany? Tak. Do you want to know the truth? Czy chcesz znać prawdę? Tak. Look out your window. O nie. O nie. O nie. Tam nic nie ma, prawda? Look? O nie. The house next door. Co? Co? No, none of this is... I made this world... I made you. Nic z tego świata nie jest prawdziwe, ja cię stworzyłem. Chciałem ci pomóc. You see from...
chciałem pomóc ci zobaczyć i w końcu mi się udało. W końcu cię uwolniłem. Ja ciągle trzymam ten obrazek w ręku. Co on ma znaczyć? Co tam jest? Zak? O. I właściwie wrzuciło mi z powrotem grę. Znaczy ekran. No to nie spodziewałem się, że to będzie takie krótkie, ale było emocjonujące szczerze. Dawno nie grałem w jakieś gierki. Nie było to jakieś super mocne też. Ale jak mówiłem kiedyś, bardzo mocno odczuwam te horrory. O, dreszczyk. Kocham ten dreszczyk. W każdym razie, dzięki za oglądanie. Z tego odcinka wydaje mi się, że to już by było na tyle. Mam nadzieję, że się też spodobało. Postaram się więcej takich odcinków tworzyć, bo ja je lubię. Mam nadzieję, że ludzie też to polubią, że wy to polubicie, którzy już oglądają. Ja się żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Mam nadzieję, że się widzimy w następnym. Obejrzyjcie też inne filmy, wpadajcie na live'y, które ostatnio częściej robię niż zwykle. No to tyle. Ja się żegnam.